Witam serdecznie. Dzisiaj wideo mające na celu udowodnić, że na piątym poziomie jest łatwiej. Piątym poziomie udręki oczywiście, bo o tym była mowa, że szósty jest niewspółmiernie trudnym. Fakt, że zarobiłem sobie dwa kolejne poziomy, może nawet więcej, ale no ale na piątym idzie mi to znacznie szybciej. Opcja. No. A, no tak. Można. Co mam? Mam latającą czaszkę. Pieska Fifi. Mogę sobie go tu włączyć. Nie wiem po co, ponieważ tych działających piesków mam dosyć. No, jeżeli ktoś biega sobie jakimś wojownikiem, to może czuć się samotny przez moment. Wtedy może sobie zapodać jakiegoś... Nie. Sztucznego towarzysza, który nic tak naprawdę nie robi, tylko wygląda. No. Takie jest założenie. Oprz. Póki jestem sam, to szybciutko skoczę sobie tutaj zrobić stacenie jedno. I zaraz zobaczymy jak. Jak bardzo to się różni. To są... co? To jest jakiś zupełnie speedrun. Fakt, że na razie jestem sam. O, no, to też trzeba oczywiście udawać, żebym nie wyszedł na gołosłownego. Nie chciałbym zginąć tak sobie bez powodu w pierwszym lepszym spotkaniu. O tak, najlepiej się rozmnóż, wtedy będzie cię łatwiej zabić. Okej. Czy wypadają słabsze rzeczy? No oczywiście, że tak. Twój duch jest wolny, wojowniku z nieba. Ale... no i zdarzają się też i lepsze. No, jak to? Powalczyłem przez chwilę na tym. O! No chyba mam problem. Ała. I jakoś nie zdobyłem niczego jakoś szczególnie pięknego czy użytecznego. Młotkowi, dzień dobry. Już cię nie lubię, za tyle setki. No to tafar na razie jest, a nie młotkowi. To jakiś jego kumpel chyba. Au! No i to by było na tyle w kwestii kafarów, młotkobijów i innych takich. No cóż, aha, nie, zanim wskoczę wymienić ekwipunek, to zobaczmy co mi tu wpadło. No nic szczególnego, to prawda. To znaczy, jeszcze są nierozpoznane, ale...
Ale... Tak jak mówię, na szóstym poziomie też niczego szczególnego nie udało mi się zdobyć. Gdzie to ja mam iść? Czyżbym się miał wybrać na razie po infernalną machinę? Ej, a gdzie widzę się? Nie, to kolega. Tak. Póki co. Jak widać. Idzie jakby lepiej. Uderzam w serce. A jednak przestanę inwestować tyle w obrażenia obszarowe. Ponieważ mam nieodparte wrażenia, że no nie są one specjalnie skuteczne. No może poza zamętem, czyli często wspominaną przeze mnie szkielecikiem. To szkielecie. No wprowadza sporo zamieszania w szeregu wrogów. Proszę do mnie. Byłbym wdzięczny. A zanim neforemski plac, bo już tu nie będę wracał, udałbym się do łucznika. Ale to chyba nie tędy. Dobra, zejdę sobie tu po schodka. Przejdę sobie tam. Ale jeżeli... O, czy to daleko? Ojej, banki mi się rozbijają, nie tam jeszcze, no. Tak, i w sumie tu sobie mogę pozwolić na to, żeby jeszcze jakieś poboczne zadania sobie machnąć, ponieważ główne zadanie. Spoko. A, jeszcze tak, jeszcze się wzmocnię. Lego. Coś ty wieczorem pił. Czyli tędy, przepraszam, do klucznika. Tak, chyba ten do klucznika. Czy to moi koledzy tak do nas naznaczyli taką czaszeczką? Czy może... O, jest klucznik. Przerażenia? Nie. Okej, już jestem przerażony. Teraz... Nie no, póki on nie stosuje obrażeń żadnych obszarowych, to może sobie nie zamykać w tej klateczce terytorii. No jakże, nic mi to nie robi. Wracajku. Tak jest. I imperialna machina już jest. Kolega się tak nie rozbija i tak, bo
Dobra, wracamy do zadania. No tak, no i tak jak wspominałem, jest to tylko jeden poziom różnicy. A złoto też nie będziemy się opierać. Coś mnie tu obgryzam. O, zasnuty kryształ. Co mam tu zrobić? O, tego nie lubię. Ponieważ oni wszyscy są w różnych takich dziwnych miejscach. Ciężko ich znaleźć. A poza tym mają laserki. Koledzy. Bez takich. Au. No, głupio będzie. To pierwsze zadanie raczej nie uda mi się wykonać. Ponieważ no nie jest to łatwe. To wiem. No niestety. Nie udało się. Czas minął. Teraz wypadałoby tylko przeżyć. Niestety, nie zawsze się to udaje, chociaż no nie było aż tak daleko. Dobra, następne. Zwykle tyle czasu, co te dwa, to zajmowało mi jedno, czasem nawet nie jedno. Co mamy tu zrobić? Aha, uwolnić się nie uczy. Okej, nie ma problemu. Hello. No. Mógłbyś się przestać? Chyba popełniłem błąd, tak, teraz, tak, to moja własna wina, czyja inna. Nie trzeba się załapać między nimi. To było głupie. A można to było zrobić znacznie prościej. Po prostu trzymając się z daleka. No niestety szamanka to ponad wszelką możliwość nie jest, tak? O, czy ja po niego pójdę? Chyba nie. A może? Skarbnik, no skarbniki no niewiele zwykle mają niestety. Pieniążki. O, no ale. O! Udało się! No, to było warte zobaczenia, kochani. To nieczęsto się widzi. Jesteśmy w jaskini goblinu. Nie podoba mi się to. Baron Lupszyd. Okej. No zobaczmy ile kasy w tym to niemalże legendarnym skarbcu
2 miliony. A, jeszcze więcej troszkę. 2 miliony 100. Ładnie jeszcze. Jak to się nazywa? Skarbiec? Okej. Czy ja przed chwilą powiedziałem, że ja nie chcę go gonić? Wow! Tak, życie czy pancerz? Życie czy pancerz? Życie. Następny będzie pancerz. Tak, tam było 2 miliony. Dobra, milion. Jestem bogaty. Półtora miliona. Ach, muszę sobie później gdzieś zsumować. Ja bym się tak nie zdziwił. Z drugiej strony to się troszeczkę nieedukacyjnie to się robi, ponieważ te skarbuśki jakoś specjalnie się nie bronią. 3 miliony. Jakiś biedaczek właśnie próbował uciec. Cóż. Wow. To już chyba wyjście. A jeszcze tego jednego sobie. Jeszcze sobie przejrzę, żebym czegoś nie zapomniał, bo szkoda by było. Na przykład o, cesarski rubin taki tu sobie leżał. Te kubki ze skarbami też zdaje się można. O, na przykład tu. Schował misiaczek. O, cesarskie elementy, proszę bardzo. Jakie fajne rzeczy. No tak. Czyli tak sobie bym po prostu odpuścił 2 miliony. O, no jest na to jedna rada. Muszę wrócić. Ha. A, ciekawa rzecz. Nieczęsto się dzieje. Do skrytki nawet nie ma co podchodzić, ponieważ już jej nie da rozszerzyć. Niestety. A szkoda. O, szlak. Trzeba by poczytać książkę. No, może nie ma tu jakiejś rewelacji. Ale to i owo. Jest nie najgorsze. Przynajmniej finansowo. W Tyraelu ciekawie było zobaczyć wszystkie te miejsca. Wkrótce. Chyba zostanę tu na dłużej. Ludzie mnie potrzebują. Nigdy nie wiadomo, kiedy zacznie się następna bitwa. No, to cóż, sprzedajemy. Muszę też urządzić wyprzedaż ze skrzyni. Miałem to zrobić po prezentacji poprzedniego odcinka, a to sobie nie, to jest ten czek. Ale jakoś się nie zebrałem. No nie ma rewelacji, nie ma rewelacji, wiem, ale nie jest to nic jakiegoś specjalnie wielce dziwnego. Dobra.
skarbuśki. No. Dofinansowały. No. Czemu nie? Jeszcze skarb. Tak się spieszyłem wszystkich okładać czarami i pająkami, że odpuściłem sobie, o, tak na przykład tutaj 500 tysięcy. Proszę sobie, proszę, proszę bardzo, proszę bardzo. Na wejście, a tam jest jakieś inne wejście. Ale chyba nie jest dostępne, a może w ogóle to jest tylko tak, to najprawdopodobniej tylko jest dekoracja. Więc wracam do zadania. Obłoniłem się teraz, cieszę się. No, czy ja się aż tak bardzo cieszę? Ale nie tędy droga. Z tego co pamiętam. Czy może ja bym sobie coś tam kowala skonstruował, chociaż trzeba by jeszcze trochę po szczelinach pochodzić. To co? To co takiego? A nie! A no, cholera. No dobra. Czyli ten portal mi został na dłużej. Ale może... No, co będzie szybciej? Chyba tak będzie szybciej. Mógłbym dojść tam na dół i stwierdzić, że gdzie to prowadzi z powrotem. O, tu też coś zostawiłem. Tu coś zostawiłem. To jakaś taka chyba choroba nowobogackich. A co mi tam? Amulet, amulet. A tu koledzy co? Nie wiem, coś przeciwko kurcza. A, kom? Nie widzę właśnie. Tak, nie chcieli się zamienić w kurczaki. Może w niewłaściwą stronę zmierzam, bo coraz bliżej, ale... Nie będę stał w miejscu, bo to się kończy przykro. Kim ty jesteś? A, jakimś cwaniaczkiem lepszym. Dobrze. Ja może nie do tego. Coś tu we mnie rzuca ciężkimi i płonącymi przedmiotami. To chyba ten kurczak. Cóż, zaszedłem was chyba z boku.
Au! Jak widać, nie mówię, że nie zginąłem, bo zginąłem sami gdzieś, to zresztą sam mi to tam ewentualnie. A zrzucać na karbnie to po prostu moja nieuwaga była. Ginąc w części jest ciekawiej. No ja wiem. Chyba nie bardzo. Hej. Skończyło mi się niebo. Czemu tędy? O. Muszę mnie tu nie okładać. Skoro są wierzchowcami, to czemu mi tak nie dosiada? No, ale to taka troszeczkę. Oj! O! Zębaci koledzy się zajmą wrogami. A ta nasza świętość taka troszkę jest na wyrost, zdaje się, bo aniołki to wy jesteście tylko z nas, chyba. Przynajmniej w większości. Ja poproszę dużo łatwych wrogów, to sobie życie odmówię. Troszeczkę zainwestowałem, rusz się. No cóż, prawy. Znaczy się lewy przycisk myszy. Służący i do chodzenia, i do atakowania sprawdza się. Prawie zawsze, ale czasem nie. Ponieważ znajdąwszy się w tłumie, chciałbym uciec. Jeżeli wyczuwam kłopoty, ale no klikam tylko we wrogów. I zamiast uciekać, to obrzucam ich kolejnymi. Nieprzyjemnymi przedmiotami. Okej, dobra. Nie będę robił całego zadania, ponieważ... Właściwie to nawet już teraz wrócę do miasta. Nie będę robił całego zadania, ponieważ troszkę skarbek mi zajął to miejsce. Skarbek ze swoim skarbcem. I obławianie się też mi troszkę zeszło. Także tak, po dzisiejszym odcinku miałem 20 parę milionów, albo 30, no w każdym razie z 10 milionów mi przybyło. I jeszcze jakieś tam rzeczy, może nie rewelacyjne, ale takie sobie. Okej, dobra. To wszystko, czyli jak widać 5. poziom, a 6. poziom to zupełnie co innego.
Szkoda, że nigdy nie zaznaczają, że tak się aż różnią. Dlaczego? Tak się aż różnią. Być może między 6 a 7 jest znów niewielka różnica, ale to zobaczę, kiedy będę mocniejszy. To wszystko. Zapraszam do oglądania innych moich filmów.